Hej, jestem Minz. Witajcie w kolejnej odsłonie gry Assassin's Creed Odyssey. Uciekłam zaraz po rozmowie z tamtego miejsca, bo pojawił się kolejny najemnik. Ostatnio jest ich tu naprawdę wiele. A walki mamy chyba całkiem sporo, więc postaram się go ominąć i dotrzeć do miejsca, czyli do jaskini, do którego teraz się musimy udać, żeby znaleźć kramarza. Cóż tu mamy zbadać? Na razie nie widać nic. So it is you, a demigod in the soot and shit streets of Corinth, killing my men, helping those fucking parasites? That's me. Ah, arrogant! Just like your mother! You'll never rule these streets, you pig! Oh, you bet your pretty face I will! Get your filthy hands! And when I do, I'll rip your fucking head right off and send it to the cult as proof! What? You knew? Oh, I fucking knew her all right. She was big fucking trouble. But I'll pay her back. When I'm done with you, I'm gonna find your mother and bring her your fucking head! Vimos will wish she was watching this. Not if I bring her yours first. Get the fuck out of my city! It's not yours anymore. Get the fuck off my streets! Czyli kolejny czciciel. Okej. You're going to fight me? You're fucking dead! Jeszcze do tego. Tak, coś czułam, że może nas tutaj znaleźć, ale... Oj. I co? Rozmawiamy jeszcze. Wish I could have been there to watch Demos break your neck. Don't make me laugh. Wait, no! The people of Corinth must see him die! Anthusa? Take him out of here and bring him to the theater! Show everyone his cowardice! I co teraz? Trudny wybór. Ale w związku z tym, że jednak jestem asasynem, muszę się jej sprzeciwić. No. You wanted him dead. Here he is. It's a shame that people don't get to see him bleed. His cries should have rung out across the city. He
He's dead. I've delivered. Your turn. Huh. Yes. You're right. He's dead. Take his body to the square. Let the people get a last good look at him. As for you, Cassandra, I owe you information. We'll talk about your mother, just not here. I can't give you enough thanks for what you've done. And for once, I can also thank Alcibiades. He sent you here, after all. There's more to him than meets the eye. He knew you could save Corin from that beast. It's no secret that I'll also benefit from his death. Let's talk. Yes, Mirini. She came and left Corinthia in a flurry, but made an impression on me. Like a great storm. I remember that part of her well. A strong woman with great intensity. She wanted to find her place here in Corinth, but never found what she was looking for. You speak of her kindly. You were her friend. Perhaps, on the surface. But she had a great pain in the middle of her that no one could get to. How did you come to know her? There was so much rain that night. I saw her, sleeping in the streets, and gave her shelter. She was a vagrant? I wonder what my father'd think of that. I didn't know what happened to her. All she told me was that she'd left the place that tore her apart. Sparta. Did she find work? She kept to herself, with one eye always on the port. She could have stayed with us. But I think she was looking for something else. Was there no mention of her past? A husband? Family? Nothing. Speaking of Sparta only brought her misery. It's like a part of her was missing. After Corinth, where did she go? That? I don't know. She must have given you some hint. I don't think even she knew where she was headed. All I know is she won a ship thanks to a lucky dice throw. Tichy owed her that much, at least. I remember the ship's name well. Siren Song. Siren Song? It was famous for weathering all that Poseidon threw in its path. Thank you, Anthusa. May the gods look well upon you, Cassandra. Visit me anytime. I'll catch you up on Corinth's affairs. It seems I have an interesting future ahead of me. So do I. Sirens. If I can find someone who knows the ship, I'll be one step closer to finding her. No dobrze, kolejna wskazówka, która coś powiedziała, ale znów niewiele. W porządku. Oj, najemnik. Czego on tu znowu szuka? Pewnie mnie. Najemnik jest poziom 30. Makar jest zwany kłamcą. A tu jest... Dobra, najpierw tego sobie załatwimy i będzie przynajmniej przez chwilę spokój z najemnikami. Przydałby się może jakiś jeden spokojniejszy odcinek, a nie ciągle walka jedna po drugim. Najemniku usuwanym z listy. Czcicieli by wypadałoby eliminować. Jeszcze bodajże czterech brakuje, żeby móc ulepszyć włócznię Leonidasa.
Ktoś jeszcze? Kogo ty tu pokazujesz? Ikarosie. Skarb. I tu. Też kolejny skarb. I tutaj też coś? Mhm. Następny skarb. Czyli dookoła trochę tego jest. I don't want to be spotted here. Załatwiony, o, skarniemy je, spalimy i możemy iść dalej. Ten skarb. O, słyszę tu kogoś. O, niedźwiadek. Oj. Dobrze, nie ma już niedźwiadka. Obozowisko. Dobrze. Osłona nocy jest jednak fajnym rozwiązaniem. Część ludzi będzie spała. Następna. O. Tamta się ruszyła. Mocniejsza sztuka. Oj, co jest? Zbugowałam się w jednym miejscu. Niedobrze. Dobra, i jeszcze łuczniczka. Albo łucznik. Obojętnie jakiej płci, ale trzeba go zabić. Właśnie tak. Skarb. I wypuszczamy. A, jeszcze uwolnić. Uwolniłeś się? Dobrze. Taki wybebeszony świniak. Dziś tu był drugi skarb. Tu coś mamy. Właśnie to miejsce. Ile tu jest śpiących? I pilnujących? To jakieś? Nie.
możesz tu podejść. No podejdź, podejdź. I do tamtych trzeba byłoby się dostać. Dobrze, obejdę ich sobie dookoła. Jednego z cichacza zabiję, resztę posiekam. Właśnie w ten sposób. Kotka nie będziemy uwalniać. Chociaż skóra by się przydała. Dobra, bierzemy cię na skórę. O, taki jesteś. O, jeszcze się... podpaliłam, no nieładnie, nieładnie. Wszystko przez ciebie, kocie. Jak zachciało mi się skórę, prawda? Mocny jesteś. No, warty walki. 12 skór, super. Kolejny znak za nieodkryte miejsce. Z kawałeczek dalej. Sanktuarium. O! Orikalkum. Haha. Tańce nocne. Sprawdźmy sobie na mapie. Dobra, to teraz tu. Poodkrywamy świątynię Posejdona. Trzeba uważać. Dobra, zapasy wojenne są, żołnierze też. Teraz zgarniemy zapasy. Spaliły się? Gosta sobie zwijemy. Trzeba poprawić. Ło. Zapalił się od pochodni. Dobra, teraz poszły. I się nadział. Na moje ostrze. Piekielnie ostre. Dobra,
ten przebity na wylot. O, to jeszcze możemy ukraść parę rzeczy. Ktoś tu został? Jeden. I skarb. Tu żołnierzyk pilnuje. Dobrze, jeszcze jeden. Pochodni nie chcemy. Jaki zainteresował. Teraz go też posiekamy. Mam psa. I też jest po nim. Oj. I tu. Jeszcze jeden. Jest tam. O, uciekajcie słusznie. Patrzcie. No już, już, już. To tylko ja. Dzięki temu mamy kolejnego najemnika na karku. Co zrobić? Takie życie na Mistios. I kolejny tu. Idzie szybciutko. Sprawnie. Obozowisko. Skarby są. Śpiący też. Pilnujący, strzeżący także. To jest więzień. I to by było na tyle. Oj, Karosie, dziękuję ci. Żebym o nim nie zapomniała, to wezmę. O nie, najemnik. Gdzie jesteś? Tam. Przyjdziesz tu? Powiadasz? Dobra. Bo jesteś troszkę za daleko. 30. Tam jest jeszcze jeden skarb. Sobie. No chodź tutaj. No patrz, no. Jeszcze pozostali się obudzili, no. Chodź tutaj na dół. O, udało ci się przeżyć. Dobrze.
osada trupicieli. Szukają mnie bardzo dobrze. A ja cię od tyłu cap. I już cię nie ma, kłamczuchu, Makariosie. I tak trzeba. Dobra, pozbieramy sobie. Skarb jest. Jeszcze ten jeden został. Dobra. Lecimy na niego. Coś tu? Ach, więzień. Proszę, uciekaj. Jeszcze jeden skarb. Najbliższe miejsce jest 130 metrów stąd. Ach, Sisyphos. You should have left Thanatos to it. Grobowiec. Którego strzeże osiłek, ale zaraz będzie po osiłku. No już. Czyli już zasnęło. Ilu tu jeszcze jest? Tylko tylu. Teraz zbieramy. Tam jest skarb na górze. Grobowiec ukończony. I super. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, a jeśli macie jakieś sugestie, zostawcie je w komentarzach. To do następnego. Hej, hej!